Cześć wszystkim! Ponieważ dzisiaj robię ocet do włosów, skończył mi się, postanowiłam, że zaproszę Was do tej czynności i pokażę znowu, krok po kroku, jak zrobić kolejny ocet. Wiem, że tych ocetów trochę było już w moim wykonaniu, ale jeszcze jeden nie zaszkodzi. Bardzo lubię kończyć mycie włosy właśnie płukanką octową, ponieważ włosy uwielbiają to. Są błyszczące, silniejsze, aż tak się nie elektryzują. No i fajnie rosną. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić pół z żywego surowca, pół z suszonego, a w zasadzie 1/3 suchego. Po pierwsze dałam geranium, czyli naszą anginkę. Już ją troszkę pocięłam, żeby tak ją, można ją w ogóle zmiętolić. Zapach jak kosmiczny, ja uwielbiam geranium. Ona jest tak niesamowicie terapeutyczna, sama w zapachu. Popatrzcie, zlałam dzisiaj ocet jabłkowy. I w zasadzie to było inspiracją, żeby szybciutko sobie przygotować jakiś ocet. Bo to będzie fajny starter do mojego dzisiejszego octu. Ten osad po occie i nawet jeszcze pestki jabłek tutaj zostały. Nie myłam słoika, żeby te wszystkie fajne bakterie i grzyby w nim zostały. Dałam geranium, dałam suszony wrotycz. Bardzo lubię zapach octu z wrotyczu. Jest intensywny i to ma być intensywne. Jeszcze w ogrodzie zimozielone mam tymianek. O, pachnie cudownie, popatrzcie. Czysty ocet tymianku wygląda tak. Jest taki dosyć mętny. Nie jest aż tak klarowny jak jabłkowy. Ale podobny może troszkę w kolorze. Zapach jest magiczny. Tak, włosy lubią tymianek, jest antyseptyczny. Czekajcie, bo mi się tutaj próbował włączyć komputer. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. I teraz ten tymianek, tymianku będzie najwięcej. Widzę, że tu jakieś... Oj, mój syn. Pałkę taką przy jeziorach, co rośnie. Wiecie, te pałki, jak wyschną, to robią się takie kotki i on cały taras zabrudził tymi kotkami. No ale trudno, może będzie z pałką. To też jest natura, nie szkodzi. Może jakiś ciekawszy efekt będzie. Dam, byle pająków nie było, ale na tym mrozie myślę, że się pochowały. Dobra, dużo dam. Ja lubię mocne zapachy octowe. Jeszcze trochę. A reszta herbatka. Też lubię. Dobra, tyle wystarczy. Te drobinki jeszcze ściągam. Ten ocet stąd zabiorę. Dodam troszkę cukru. Ja mam cukier. Ależ słońce, dzień dobry. A teraz mi nie widać. Muszę się tak ustawić. Dodam, słuchajcie. Zaraz, bo ja chodzę codziennie na sun gazing, czyli na patrzenie w słońce, już mi słońce woła. Poczekaj jeszcze 15 minut, zaraz przyjdę. 1, 2, 3, 4. Tutaj są 2 litry. Dodam wodę jonizowaną. Ja mam jonizator, sobie jonizuję tą wodę do pH 8 to chyba było. Dolewam. Jest dużo lepszej jakości, jest wtedy bardzo duży potencjał redox. Fakt, że on się zmniejsza, ale w tych początkowych momentach tutaj będzie fajny. Ok. I resztę. Czekajcie, bo się nie da oglądać. O. A resztę dopełnię kombuczą. Moja kombucza wygląda tak. Popatrzcie, jaka potęga. Ona ma 2 lata. Ja już troszkę ją nawet rozdałam. To jest ocet. Bardzo... Ale pachnie. I pierwszy raz robiłam kombuczę na ksylitolu i na herbacie rooibos. Bardzo dziękuję Ci, Mariolko, jeżeli mnie oglądasz, za to, że mnie zainspirowałaś, że mimo, że ksylitol jest przeciwgrzybiczy i przeciwbakteryjny troszeczkę i zawsze uważałam, że jeżeli dodam go, będę robić na tym octy, to on mi troszkę przytłumi tą fermentację, tą produkcję kwasu mlekowego, ale okazało się, że niekoniecznie. Naprawdę pyszna kombucha wychodzi na
na ksylitolu, a herbata rooibos. Samo zdrowie. Nie ma tej teiny, której tak unikam, bo się źle po niej czuję. Więc teraz doleję octem z kombuczy. Mogę pochlapać, nie przejmujcie się. Każdemu się to może zdarzyć. Dobra, mamy to. Teraz trzeba dobrze wymieszać. Chowamy szybciutko. Nie ma muszek owocowych, które by mogły nam zrobić tutaj bałagan w kombuczy, złożyć jajeczka i byłoby do wyrzucenia, ale lepiej zabezpieczyć. I najlepiej octy wykonywać wszelkie czynności drewnianymi bądź plastikowymi jakimiś narzędziami, żeby nie było interakcji z metalem. Dobrze wymieszam. Patrz, jaki kolor piękny. I za 3 tygodnie, ja wolę dłużej. Ja lubię takie mocniejsze rzeczy, więc ja to na pewno z miesiąc sobie pozostawię. Jeszcze będę codziennie mieszała, bo na pewno ten materiał rośliny będzie mi się podnosił do góry i będzie również wychodził mi spoza cieczy. Więc ja go będę przyduszała, mieszała, żeby on się tam schował w kombuczy, w płynie. Bo jak coś wystaje, to ma tendencję do pleśnienia. I gotowe. To nie proste. W zależności od tego, jakie wyjdzie nam stężenie, możemy to rozcieńczyć. Nawet 1 do 2, jeżeli nasze włosy bądź skóra to lubią. Ja robię 1 do 3. Ja sobie to rozcieńczam wodą srebrzaną, ponieważ mój jonizator, on ma również taką elektrodę do srebra, gdzie mogę produkować sobie wodę srebrzaną. A ona jest fajnym antybakteryjnym środkiem, przy czym nie jest mocna dla mojej flory skórnej. I o to chodzi, tylko dla tej negatywnej. Dlatego bardzo lubię korzystać z wody srebrzanej, a tym bardziej, że ona konserwuje bardzo fajnie. Chociaż ocet się nie powinien psuć. I to, kochani, tyle. Szybciutka akcja, mamy za miesiąc 2 litry octu i można go pić, smarować się, kąpać, wąchać, lizać, co chcecie. Pozdrawiam Wam serdecznie. Na razie, hej.